Cześć! Dzisiaj o trzech bardzo zdrowych produktach, które jednak mogą Ci naprawdę zaszkodzić. Zapraszam na odcinek. Pierwszy produkt, który jest naprawdę mega zdrowy, ale może być też dla nas niebezpieczny, to kiełki brokuła. Zacznijmy od tych dobrych rzeczy. Kiełki brokuła są źródłem sulforafanu. Sulforafan jest to taka substancja zawarta głównie w roślinach krzyżowych, w bardzo dużej ilości w kiełkach brokuła. W kiełkach jest go znacznie więcej niż na przykład w samym brokule, która ma przebadanych mnóstwo bardzo prozdrowotnych działań w naszym organizmie. Między innymi jest mega antyoksydantem, ma bardzo mocne działanie przeciwzapalne, ale także pomaga osobom z autyzmem, pomaga osobom z chorobami neurodegeneracyjnymi, potrafi wspomagać obniżanie glikemii, dlatego jest dobry dla osób chociażby z cukrzycą typu drugiego, a także z różnymi dysfunkcjami metabolicznymi. Naprawdę potwierdzają to badania, że sulforafan wymiata. A jeżeli mówimy o tych oczyszczających właściwościach, to w Chinach było badanie pokazujące, że osoby spożywające odpowiednią ilość sulforafanu dużo lepiej radziły sobie ze smogiem i z detoksykacją. U osób, które dostawały sulforafan, które go suplementowały, było dużo wyższe stężenie takich bardzo toksycznych dla naszego organizmu substancji, jak chociażby benzen, który właśnie jest w smogu. Także jeżeli oglądacie w sezonie grzewczym u nas w Polsce ten film, to również warto chociażby kiełki brokuła jeść czy suplementować sulforafan. Ale dlaczego te kiełki brokuła mogą być dla nas niebezpieczne? Bardzo często w kiełki brokuła są z pleśnią, czyli dostarczając sobie kiełków do organizmu, dostarczamy sobie również pleśń. A pleśń dla naszego zdrowia może mieć katastrofalne konsekwencje. Oprócz tego, że po prostu może powodować stany zapalne, to właśnie różnego rodzaju toksyny, naprawdę duże problemy, nawet może prowadzić do astmy. Dlatego co mamy zrobić? Po pierwsze, jeżeli kupujemy kiełki, to w miarę świeże. Na pewno nie przechowujemy ich długo w lodówce. Nie kupujemy kiełków, które są jakoś bardzo wilgotne i jeżeli czujemy gdzieś tam, powąchamy na przykład je i czujemy tą pleśń, no to na pewno tego nie spożywamy, ale nieraz tej pleśni nie widać i to może być problematyczne, dlatego niektórzy w ogóle odradzają jedzenie kiełków. Ja uważam, że mimo wszystko warto je jeść, ale być może zastanów się nad tym, czy nie wyhodować sobie samodzielnie kiełków, bo to jest mega prosta i wcale niedroga sprawa, wręcz taniej wychodzi niż kupować kiełki, bo można mieć do tego specjalną kiełkownicę, ale nieraz nawet w słoiku. Są takie słoiki do kiełkowania, które kupisz za dosłownie kilkanaście złotych. I tam po prostu dodajemy kiełki brokuła, wodę, pilnujemy tego, żeby się też nie pojawiła pleśń, czyli regularnie, przynajmniej raz dziennie je zalewamy wodą i tą wodę odlewamy, tak? One nie mają w tej wodzie stać i w ten sposób masz, myślę, no, większą pewność, jeśli tak mogę powiedzieć, że w tych kiełkach nie będzie pleśni i kiełki wciąż będą mega zdrowym produktem, świetnym źródłem sulforafanu, który bardzo Ci polecam. Drugi produkt, który jest bardzo, bardzo zdrowy, ale może też być problematyczny, to jajka. Dlaczego jajka? Dlatego, że niestety dość często zdarza się nadwrażliwość na jajka, alergia na jajka, a szczególnie na białko jaja kurzego, które ma w sobie takie białka, białko ma białka, które bardzo często mogą alergizować, szczególnie osoby, które mają do tych alergii skłonność. I to widać w wielu badaniach i mówię Ci o tym dlatego, że osoby na tym kanale zazwyczaj lubią jajka. Jeżeli jesteśmy na żywieniu niskowęglowodanowym, to tych jajek jemy sporo. I są tacy, którzy jedzą je codziennie. A jeżeli będziesz codziennie jeść jajko, ale też inne produkty, które mają skłonność do alergizowania, no to tej alergii możesz się nabawić, szczególnie jak na przykład Twoje jelita nie są w idealnym stanie, kosmki jelitowe nie są takie piękne, jak powinny być pod mikroskopem i gdzieś tam to jelito przecieka. Także pod tym kątem warto zwrócić uwagę na to, czy po pierwsze jajka nie stanowią u Ciebie nadwrażliwości,
A po drugie, żeby się jej dodatkowo nie nabawić, staramy się nie jeść ich codziennie. Bo to nie jest tak, że po zjedzeniu jajka od razu, nie wiem, boli cię brzuch albo masz wysypkę, chociaż może się tak zdarzyć. Mogą być też takie mdłości, które niektórzy odczuwają delikatne, ale może to być po prostu pogłębiający się stan zapalny, a nawet objawem może być zatkany nos, czy taka wydzielina z nosa, gdzie wydaje nam się, że to zatoki albo jakaś alergia, a po prostu może to być nadwrażliwość między innymi na jajka. Więcej o alergii na jajka jest w moim osobnym filmie na YouTubie, do którego Cię odsyłam, jeśli ten temat Cię interesuje. I trzeci produkt, który jest bardzo zdrowy, ale też bardzo niezdrowy nieraz, to łosoś. I tutaj źródło ma znaczenie i to, jaki ten łosoś jest. Łosoś jest fantastyczną rybą, pełną kwasów omega-3. W rankingach ryb, owoców morza jest na jednym z pierwszych miejsc pod kątem zawartości omegi, która jest niesamowicie ważna dla naszego zdrowia. Znowu działanie przeciwzapalne, rewelacja. Natomiast jeżeli mamy łososia hodowlanego, to niestety nie dostarczamy sobie aż tak dużo tej omegi, dostarczamy jej, jak pokazują badania, znacznie mniej, bo po prostu ta ryba jest hodowana, jest żywiona paszą i ma zupełnie inne jedzenie i tym samym zupełnie inny skład jest tej ryby niż łososia dzikiego. I również, co pokazały badania, jedno badanie pokazało, że aż 11 razy więcej toksyn metali ciężkich może mieć łosoś hodowlany w porównaniu do łososia dzikiego. Więc tutaj zdecydowanie polecam Ci wybierać łososia dzikiego, łososia często właśnie z Alaski, to są łososie dzikie. Natomiast to, że jest napisane na opakowaniu łosoś atlantycki, nie znaczy, że on jest dziki niestety, bo właśnie najczęściej łosoś atlantycki jest hodowlany i taką informację musi producent zawrzeć na opakowaniu, więc po prostu dobrze czytaj, skąd tego łososia masz. Ten łosoś też trochę się różni w smaku, ale też w wyglądzie. Zazwyczaj ten dziki jest dużo ciemniejszy, ma dużo ciemniejsze mięso. Ale jest jeszcze druga rzecz, która też mnie martwi, jeśli chodzi o łososia i tego niestety producent nie musi zamieścić na opakowaniu, bo nawet jak od czasu do czasu zjesz tego łososia hodowlanego, no życie, no jakby zdarza się, nie jest tak łatwo dostać łososia dzikiego, chociaż ja się staram jednak bazować tylko na dzikim, ale też no wiadomo, cena dzikiego łososia będzie wyższa. Natomiast ta druga rzecz to jest zatwierdzenie przez FDA modyfikowania genetycznego łososia, chyba w 2015 roku. I co się okazuje? Taki łosoś w składzie, w zawartości omegi, białka, tłuszcze węglowodany itd., itd., łosoś modyfikowany genetycznie, GMO, nie różni się za bardzo od łososia nie GMO. Dlatego też producent nie musi napisać na opakowaniu, że on jest GMO, mimo że jest GMO. Ale jednak tutaj znowu decyzję podejmujesz Ty, opinie są różne. Niektórzy twierdzą, że to modyfikowanie genetyczne tego, co jemy, nie do końca może być bezpieczne i tak naprawdę na ten moment nie wiemy, czy jest. Jeżeli chodzi o tego łososia, to on jest zmodyfikowany tak, że posiada hormony wzrostu od dwóch innych ryb po to, żeby po prostu rósł szybciej w tej hodowli i z ponad 30 miesięcy wzrostu łososia zmniejszono go ponad dwukrotnie jakby ten czas wzrostu. Więc po prostu rośnie szybciej, dlatego że genetycznie go troszeczkę ulepszyliśmy. Także tutaj taka kwestia łososia, wiadomo, dziki łosoś no, modyfikowany genetycznie nie będzie, będzie tylko co najwyżej zmodyfikowany przez matkę naturę, ale też trochę przez nas, no bo tutaj jeżeli mamy problemy klimatyczne z chociażby duża ilość rtęci, coraz większa w zbiornikach, w akwenach wodnych, no to też pod tym kątem może nie być dobrze, ale jeżeli wybieramy łososia dzikiego, to myślę, że wciąż jego zawartość, wartość odżywcza jest dobra dla nas, jakby ważąc te plusy i minusy, jednak od czasu do czasu uważam, że warto po tego łososia sięgać. To tyle moi drodzy, trzy produkty, na które polecam Wam zwrócić uwagę, bo mogą być mega zdrowe, ale mogą też nam czasem zaszkodzić. Kiełki brokuła, jajka i łosoś. Jeśli takie materiały Wam odpowiadają, to dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, na jaki temat chcielibyście, żebym przygotowywała dla Was te materiały. A ja pozdrawiam ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!